tak, każde można uzdrowić, każde można zakończyć. To wcześniej nie było możliwe, ale dokładnie teraz, w tych czasach, to jest możliwe. Pytanie od Marty. Kochana Mario, chciałam zapytać, bo od dłuższego czasu praktykuję, jak jest księżyc rosnący, różne pozytywne rzeczy w związku, w finansach. Ale jak jest księżyc malejący, chciałabym coś usunąć w chorobie syna, bo na przykład krzywo chodzi, czy źle układa nogi, potrafię nazwać to fachowo, ale nie wiem, bo chciałabym na zasadzie pisania afirmacji. Nie chcę. I za chwilę przypominam sobie, że nie piszemy słowa nie, to na przykład formę pisania na białej karty chciałabym usunąć nieprawidłowy wzorzec chodzenia u syna i napięcie mięśniowe. A potem te białe kartki w fazie księżyca malejącego spalić. Pozdrawiam cieplutko. Jeżeli chcemy coś usunąć w fazie księżyca malejącego, możemy również wykorzystać do tego afirmację lub wizualizację. Jeżeli jest to wizualizacja, wyobrażasz sobie, że ta choroba, jak tylko taka ciemna, czarna energia, że ją zbierasz i wyrzucasz do wszechświata. A wszechświat już wie, co z tym zrobić, czyli to usuwasz. Jeżeli chcesz pisać afirmację, to piszesz w tym momencie: usuwam tą i tą chorobę syna. Usuwam wszystkie blokady w zdrowiu mojego syna. Usuwam wszystkie przeszkody na drodze do uzdrowienia mojego syna. To myślę, że byłaby najpiękniejsza afirmacja, bo mamy same pozytywne słowa, czyli usuwam wszystkie przeszkody w drodze do uzdrowienia mojego syna. Lub w formie księżyca rosnącego piszesz: mój syn jest zdrowy, mój syn zdrowieje każdego dnia, mój syn każdego dnia lepiej chodzi i prosto ustawia nogi. Myślę, że to jest nawet korzystniejsze, aby wykorzystać fazę księżyca rosnącego, bo mamy mniejszą możliwość popełnienia błędu, czyli napisania nieprawidłowej afirmacji. Wtedy przyciągam zdrowie. Mój syn jest zdrowy. Mój syn chodzi poprawnie. Mój syn jest w pełni siły. Mój syn cieszy się każdego dnia. Czyli księżyc rosnący. A jeżeli usuwamy, to raczej wykorzystać to na wizualizację, gdzie widzisz tą chorobę, ściągasz ją w postaci ciemnej energii i wyrzucasz do wszechświata. Ale to naprawdę w ogromnym skrócie, bo każde to pytanie moglibyśmy rozwinąć i byłaby z tego prawdziwa księga albo taki wykład 2-3 godzin. Pytanie od Basi. Faktycznie pytanie bardzo ciekawe. Też się zastanawiałam, czy zadać jakieś pytanie, ale nic mi nie przychodziło do głowy. Już nawet się martwiłam, że nie mam żadnych pytań, ale teraz nie żałuję, bo znalazłam wiele inspiracji i motywacji, słuchając pytania innych osób i Twoich, Mario, odpowiedzi. Ale teraz w tym właśnie momencie nasunęło mi się jednak pytanie. Rozpoczyna się sprzedaż edycji limitowanej. Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta, to zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Ta książka w takiej wersji, jaką trzymam w dłoniach, czyli widzisz, okładka błyszcząca, przepiękny papier, przepiękne wydanie, idealne na prezent. A wysyłka startuje przed świętami, czyli jestem pewna, że bez względu na to, gdzie mieszkasz, dotrze do Ciebie na czas i będzie ten prezent pod choinkę. Dla samego siebie albo dla Twoich znajomych i Twoich przyjaciół. Czyli szybciutko, teraz po zakończonym spotkaniu, przejdź sobie do zakładki opisu, przejdź sobie na link do zakupu i rezerwuj tą ilość egzemplarzy, jaką potrzebujesz. A my? Jak pytać siły wyższej, by mieć pewność, że odpowiedzi pochodzą od niej, a nie od naszego ego? Chodzi mi o tak zwane pisanie automatyczne, gdy przepływają słowa, czasami obrazy, wizje, sny. I jak życie potem pokazuje, one się w 90% sprawdzają.
Czasem najpierw jest sen, a potem przychodzą słowa jako dopełnienie. Czasem jakaś wizja, a czasami same słowa. Często pytam o coś i wtedy mam wrażenie, jakby z góry spadała taka wypełniona treścią paczuszka, która w kolejnych dniach się rozpakowuje i zapisuje wtedy mnóstwo kartek tymi informacjami. Czasem nie pytam o nic, a słowa i wizje tak przypływają. No i właśnie, co z tym zrobić, by ogarnąć tę lawinę słów, oddzielić ziarno od plew, by one nas nie programowały? Myślę, że przeczytam w tym momencie jeszcze drugie pytanie, odpowiem na nie zbiorczo. Drugie pytanie. Czy jeśli we śnie zbieram mnóstwo białych, puchatych piórek gołębi, to one mają takie samo pozytywne przesłanie jak w rzeczywistości? Jest to wskazówka od siły wyższej, że idziemy dobrą drogą. Dziękuję za to spotkanie. Czyli drugie pytanie. Tak, białe pióra mają zawsze pozytywne znaczenie. Czy je znajdziemy fizycznie, czy zbieramy je we śnie? Warto również zwrócić uwagę na zwierzę mocy. Jeżeli wiesz, że są to pióra gołębi, jakie znaczenie ma gołąb jako twój przewodnik w tym określonym momencie? Teraz to pisanie automatyczne. Przede wszystkim jest to niesamowity talent. Nie każdy z nas może pisać automatycznie. Wykorzystaj to, ponieważ niektóre osoby w historii, które miały zdolność pisma automatycznego, przyniosły dla nas, dla Ziemi, bardzo, bardzo dużo dobrego, bardzo dużo pozytywnego. Jak to sprawdzić, czy jest to związane z Tobą? Moim zdaniem wartałoby pisać na ten temat bloga i te rzeczy publikować, ponieważ coś może być przekazem dla innych. Czyli to dla Ciebie nie ma sensu, nie ma jakiegoś znaczenia, ale ktoś, gdy trafi na ten przekaz, a siła wyższa już o to zadba, by ten blog został znaleziony i ten konkretny wpis z konkretną wizją, to dla tej osoby może być to niesamowita wskazówka. I teraz nie widzisz tego jako części Twojego powołania, ale po Twojej śmierci, gdy popatrzysz na Twoje życie z tej wyższej perspektywy, to okaże się, że zobaczysz wtedy tę sytuację. Ty zobaczysz, że to piszesz i zobaczysz, jak ta wiadomość trafiła do innej osoby i jak zmieniła jej życie. Co w tym momencie może jeszcze nie jest możliwe, ale po śmierci jest to możliwe. Wtedy widzimy siebie, widzimy nasze życie i widzimy te wszystkie powiązania, czyli jak dana nasza czynność, to co żeśmy zrobili, dane nasze słowo, dane nasze zachowanie, jaki miało wpływ na inne osoby. Jak sprawdzić, czy to jest wartościowe dla Ciebie? To zawsze odczujesz w sercu. Jeżeli włączy się proces myślowy i w myślach, tak, to jest dobre, to jest pozytywne, to jest ego. Jeżeli jednak czujesz to tutaj, czujesz w sercu takie ciepło, bezpieczeństwo, to jest to właściwy przekaz od Twojej duszy wyższej. Ale pamiętaj, pismo automatyczne najczęściej jest talentem, który ma służyć również innym. Dlatego te zapisane księgi powinny trafić do szerszej publiczności. Może założysz szkołę, może będziesz prowadzić jakieś spotkania, gdzie będziesz czytać te przesłania, te wizje, może będziesz je publikować, będziesz robić może filmy, tak jak my się dzisiaj spotykamy, i publikować je, i one trafią do innych, a wszechświat już by nagrodzi Ci to w odpowiedni sposób. Czasami nie mamy pojęcia, że to, co robimy zgodnie z naszym powołaniem, że może w tym konkretnym momencie nie przynosi to tego zysku finansowego, ale te dobra spływają do Ciebie z innych stron. Czyli na przykładzie, Ty robisz coś bezpłatnie, czyli piszesz bloga, publikujesz te rzeczy, publikujesz Twoje wizje, a nagle otrzymujesz od kogoś zupełnie obcego jakiś prezent, otrzymujesz spadek od cioci z Ameryki, czy ogólnie otwiera się ten kanał przypływu i to dobro spływa z tych oczekiwanych i nieoczekiwanych źródeł. Czyli o tym warto pamiętać, że wszystko, co robimy z serca, co robimy, bo daje nam radość, zawsze przynosi coś dobrego dla nas. Niekoniecznie z tego kanału oczekiwanego. Czyli publikujemy film na YouTube i czekamy, aż YouTube wypłaci nam prowizję. Możemy się bardzo zdziwić, gdy otrzymamy w ciągu roku $1. Ale siła wyższa jest sprawiedliwa i siła wyższa wynagrodzi Ci to w inny sposób. Kolejne pytanie, a ja mam tutaj widzów, a mianowicie Aresa, Kalinkę, Kugelsin, czyli Astrę, Sztęsin, Gwiazdkę i gdzieś tutaj obok mnie jeszcze był
jeden widz, czyli alfa. To jest bardzo, bardzo wyjątkowe. Wszystkie są tutaj ustawione jak widownia. Zaczynamy ścremę. Kolejne pytanie pochodzi od Agnieszki. Najdroższa Maria, oto moje pytania. Pierwsze. Czy każde powiązanie karmiczne z daną osobą można rozświetlić, uzdrowić i usunąć? I jak można sprawdzić, że zostało zakończone? Tak, każde można uzdrowić, każde można zakończyć. To wcześniej nie było możliwe, ale dokładnie teraz, w tych czasach, to jest możliwe. Kabelek zostawcie w spokoju, maluchy! Czyli dokładnie poprzez rozświetlenie, poprzez Twoją wolną wolę, że Ty tego chcesz, że to jest zgodne z Twoim sercem, rozświetlasz to połączenie, a jak można to sprawdzić? Najlepiej, jeżeli zrobi to ktoś, do kogo masz zaufanie, do jego właściwości i po prostu na zasadzie jasnowidzenia, czy takie odpowiedzi tak lub nie, czy zostały już usunięte, czy też nie, czy zostało osłabione, w ilu procentach, a w ilu jeszcze trzeba nad tym popracować. Możesz również wykorzystać metodę karteczek, którą znasz z mojej książki Jak rozmawiać z aniołami. Również powinna ona wskazać właściwe wyniki.